Witajcie na budowie. Kolejny dzień. Pokażę, co jest do tej pory zrobione. Zakończyliśmy murowanie bloczków na domie. Ocieplanie domu. Ocieplaliśmy styrodurem XPS grubość 10. Zobaczcie, jak to wygląda. Gruby styrodur ma takie zakładki, żeby nie było żadnych luk. Tutaj mamy piwniczkę pod schodami ocieploną, też od środka. Fajnie to wygląda. Mamy już pierwszy zasyp domu i zamieszczony piach pod kanalizację. Zrobiona kanalizacja. Fundament na domu w koło ocieplony. Tutaj głębiej też widać w salonie kanalizę. Także obecnie robimy budynek gospodarczy. I tutaj, jeżeli chodzi o wyjście na teren, to na domie wyszło 7 bloczków od ławy. Natomiast na budynku gospodarczym zrobiliśmy 6, dlatego że działka jest nachylona ze spadkiem. Dlatego też musi być trochę wyżej. Wyszło jeden mniej niż na domu, biorąc pod uwagę to, że będzie też później wiata, więc biorąc pod uwagę to, że jest teren nachylony, wiata nie może się wbijać w ziemię. Także tak to wygląda. Tutaj mamy wymurowany budynek gospodarczy. Przepływ zostawiony na kabel. Też wam wcześniej nie mówiłem, jeżeli chodzi o dom, to też nie zapomnijcie w fundamencie zostawić przepustu na rurę Arota i sobie zrobić przepust na kabel, który będzie wchodził do domu. I tak ta rura Arota wygląda. Taka jest ta rura. I trzeba zrobić otwór w fundament. Tutaj mamy jeszcze dzisiaj zrobione szalunki na filary pod wiatę. No i to, jak mówię, tutaj wyszło 6 bloczków od ławy. I względem domu jest to troszeczkę oczywiście niżej, ale nie może być mniej, bo działka idzie pod kątem, więc tutaj jakbyśmy robili już wiatę, by się wtedy wryła w ziemię, a musi być też wiata wyżej, żeby nie płynęła do niej woda. W budynku gospodarczym tak samo mamy zostawiony przepust na wejście wody. No i tutaj z drugiej strony będzie już zostawiony otwór na kabel zasilający. Co teraz robimy? Teraz wozimy piach na zagęszczenie, na zasyp dokładnie, dlatego że jutro przyjedzie koparka już na drugi zasyp domu i na zasyp budynku gospodarczego i już pojutrze lejemy chudziaka. Także kończymy etap fundamentów. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie pogoda, ale już jest beton zamówiony. Jeszcze z tej strony, jak to wygląda. Mamy tu właśnie szopkę. I
I tutaj jeszcze za tą szopką będzie 12 metrów i to się będzie kończyła działka. Będzie gdzieś tutaj, powiedzmy. Działka będzie miała 20 arów. Także jest kawał placu do zagospodarowania. Jeżeli chodzi o piach na zawęszczenie, na zasyp, to też postarajcie się zapytać na żwirowni, czy to przypadkiem nie jest piach z dużą domieszką gliny, dlatego że glina się ciężko zagęszcza i nie przepuszcza wody. Zwłaszcza jeżeli chodzi o obsypanie domu, to musi być to piasek bez gliny, żeby ta woda wsiąkała w ziemię, a nie się zatrzymywała. Także z tego piasku, który był wcześniej przywieziony, już niewiele zostało. Przy pierwszym zasypie domu zostały tak naprawdę 3 kubki. To jest około 50 ton. No i dzisiaj jeszcze mieliśmy 2 transporty. Więc to jest cały czas mało. Jutro z samego rana jeszcze ma być kolejny transport. Nie mam nadzieję, że to wystarczy. Tutaj jeżeli chodzi o to obsypanie domu, to bardzo dużo piasku pójdzie w tą dziurę, tylko żeby było dużo szerzej wykopane pod ławy, dlatego też tutaj są takie duże dziury. No i to wszystko trzeba podsypać. Najlepiej czyszczenie żółtym, dopiero później dalej czarną ziemią. Tutaj widać jeszcze lepiej z tego punktu położenia kanalizacji. No i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o koszty, później wam jeszcze podsumuję, tak co zamian do kupy. Koszty stropiane wcześniej mówiłem, to jest około 7000 z tyroduru na ocieplenie. Jeżeli chodzi o beton na chudziak, to jest beton B10. Koszt jest 230 zł netto. Więc wyjdzie tutaj mi około 25 metrów sześciennych, tak planuję. Więc będzie kosztowało około 8000 zł. Zobaczymy, jak to będzie finalnie. Liczyłem, że byłoby 30 metrów sześciennych, to wtedy będzie około 9000 zł brutto. Więc tak trzeba się przygotować. Piasek trochę, koszty piasku trochę się zwiększyły. Bo tutaj mówię, liczyłem trochę mniej ton, a cały czas brakuje, więc to też jest spory koszt, około 6000 piasek. No i co to jeszcze jest ważne do zrobienia? Jutro, jak mówię, z samego rana będzie koparka, a na budynku gospodarczym nie mamy jeszcze zrobionej izolacji dysperbitem, więc to muszą panowie jutro z samego rana zrobić. Mam nadzieję, że będzie ciepło i to zdąży wyschnąć. No i ocieplamy też budynek gospodarczy z tyrodurem, więc żeby to podsypać z zewnątrz, musi być ocieplone. No i żeby zasypać to w środku, to dysperbit też musi wyschnąć i później na koniec jeszcze na zewnątrz folia kubełkowa, więc trochę roboty jest. No i co tam jeszcze? Trochę zostało na późniejszy etap. Bloczków na szczęście też nie zabrakło. W następnym dniu, w czwartek, kiedy będziemy zalewać beton, mam zamówiony też transport na odbiór jednego kursu pustaków Solbet. Więc też pokażę wam, jak to będzie wyglądało. No i też pokażę, jak będzie wyglądał etap zalewania chudziaka i później jeszcze wcześniej po zagęszczeniu piasków koło domu i po przygotowaniu na chudziaka. Także na ten moment to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.